Witam was w kolejnym takim nagraniu, takim bardzo na luzie, bez takim co bardzo, bo naprawdę bardzo na luzie, żeby nie było, nie? Pobawimy się, pokażę wam kolejną grę mojego dzieciństwa. Nazywała się Trabi Racer. Jest to kolejna gra wydana przez Play Publishing i stworzona przez Katech. Katech stworzyło też Mały Racer 2. Mały Racer 2 jest już nagrany na moim kanale, znajdziecie, nie? Żeby już nie przedłużać, to, że widzimy się już w grze. Także do zobaczenia w menu gry. Powinniście już za chwilę zobaczyć logo gry. O, proszę bardzo, naciskamy Enter i wczytało nam się menu gry. Posłuchajcie sobie muzyki w menu. Wiele tras się powtarza z Mały Racer 2 w tej grze, więc pokażę wam tylko dwie, może góra 3. Więc w tej grze mamy tak, menu kariera. Dokładnie menu tej gry jest bardzo podobne do menu z Mały Racer 2, więc nie będę go zostawiał. Mamy tak, pozycję kariera, wyścig, to tutaj mamy wybór trasy i samochodu. Mamy tak, twierdza, nocne miasto wieczorem, zmierzch, tor kartingowy, polana, parking, winter track, czyli trasa zimowa, electricity, supermarket, nocne miasto, twierdza, a i więcej tras nie ma. Żeby odblokować sobie wszystkie samochody i trasy, to w głównym menu wpisujemy kod. Kod. CETSOK. O. I teraz powinny być odblokowane wszystkie trasy. Dobrze. Ja wam wybiorę na przykład trasę. I teraz tak. I teraz mamy możliwość ustawienia liczby okrążeń, wariant trasy i później samochód. Samochody mamy takie. Już ich nazw nie będę wam przedstawiał, żeby naprawdę filmu nie przedłużać. Ja będę wybierał samochód standardowy, czyli najwolniejszy. Jedziemy. Włączyłem trasę o nazwie twierdza z jednym okrążeniem. Ją sobie przejedziemy i później jeszcze przejedziemy trasę o nazwie Polona i na tym koniec. My nie będziemy za długo grali. Teraz wam może opowiem trochę o samochodzie Trabant. Trabant jest to samochód produkcji niemieckiej, nie? W Polsce on był bardzo mało popularny. Ja nawet na własne oczy Trabanta nie widziałem. On bardzo jest podobny trochę do Malucha. Trochę do Malucha, trochę do Syreny. Ale ma przyciemniane szyby. Ale w tej grze, ale czy w rzeczywistości tak jest, to ja nie wiem. Bo to może być tylko tekstura. Nie? A nie w rzeczywistości. Co ja myślę o tej grze Trabi Racer? Na pewno jest lepsze, mamy tu lepsze trasy, zwłaszcza te nowe, czyli zmierzch, twierdza i polana. W stosunku do tych maluchowych dwójki, z malucha dwójki, bo są lepiej zrobione. Z góry przepraszam za ewentualne trzaski, bo ktoś tu może przejść przez pokój, ale ja już na to wpływu nie mam. To już mówi się trudno. Zawsze można coś tam wyciąć po produkcji, to nie jest live, nie? Ja live'a nigdy nie zrobię ze względu na moje połączenie internetowe i moje zdrowie. Nie? No właśnie.
O, koniec trasy. Koniec pierwszej demonstracji, pierwszej trasy. I jeszcze pokażę Wam szybko drugą, która się będzie nazywała Polana. Aha, musimy kod wpisać. C-E-T-S-O-K. O. Jeśli chodzi o nas, trasę Polana, to mamy również dwa warianty. Ale ja Wam pokażę tylko jeden wariant. I również ten sam samochód. Żeby również mówię, ten film nie był za długi. Jeśli chodzi o trasę nazwy Polana, to ona jest naprawdę bardzo, bardzo ładna. Ona mi się, ta trasa mi się bardzo podoba. W stosunku do Marucha Racer 2 SI mi się wydaje, że w Trabancie jest lepsza. I również ustawiłem jedno okrążenie, no ze względu, mówię, na to, żeby ten film był jak najkrótszy, bo to nie jest typowy gameplay, a taka tylko pokazówka, takie tylko demo, taka prezentacja gry. I żeby się ktoś zasłuchał, taki pomost tu jest, nie, taki most, naprawdę ładnie to zaprojektowali, mi się to podoba. Jakby się ktoś pytał, jak skąd grę zdobyłem, bo w poprzednich moich filmach wspominałem już wam o Trabim, nie? Że nie umiem zainstalować, coś tam, nie? Tak, miałem płytkę i mam płytkę z oryginalną instalką. Ona była dość porysowana, ta płytka, no i mam tę płytkę dalej. Ale jakimś cudem, jak ja tu mam jechać? Objazd w lewo, tak? Aha, dobra, no dobra. Jakimś cudem, nie wiem, oczyściłem troszkę tą płytę, bo ona była trochę też zabrudzona jakimś kurzem, czy tym takim. Wyczyściłem chusteczkami do okularów i ta płytka ruszyła. I jakimś cudem, kurde, mi się ta gra zainstalowała. Naprawdę super. Po instalacji tego Trabiego od razu spróbowałem skopiować plik instalacyjny, czyli instalkę na dysk, ale tego już się nie dało skopiować. Ale sprawdziłem, skopiowałem pliki gry z C, tam z C program files, tam KTEC na Trabi Racer, tam na inną partycję. Skopiowałem, czy tam na dysk zewnętrzny i spróbowałem tak uruchomić. I gra działa. Czyli można ją potraktować jak gra portable. Nawet mi się uruchomiła pod... Teraz gdzie mamy jechać, lewo czy prawo? Bo nie mamy strzałek, jak w Maruchu jedynce. No dobra, my jedziemy, skręciłem w lewo, zobaczmy. Nawet ten Trabi Racer mi się odpalił na Linuxie z pomocą Wine'a. Jakby też nie wiedział, co to jest Wine, to jest Windows Emulator. To nie jest emulator, tylko to jest tak, ja na to mówię, biblioteki uruchomieniowe, ale fachowo to się jakoś inaczej nazywa. Środowisko tłumaczące, czy jakoś translacyjne, czy jakoś tłumaczące kod Windowsowski na Linuxowy. Tak, żeby było zrozumiałe dla Linuxa. I uruchomiłem tego Trabiego też na dystrybucji KDE Ubuntu. Kolego, gdzie ty pojechałeś? Koniec trasy. No i powinniście grę widzieć, bo ja nie testowałem nagrywania jeszcze tej gry nigdy, ja to robię na żywca, nie? Czyli pierwszy raz nagrywam tą grę OBS-em. Ale powinniście ją widzieć. No to pozostała nam ostatnia trasa, nie? No będzie Zmierzch.
po tamtych trasach w nocy miasto Bietorem, jakieś tam innych to nie planuję pokazywać, bo one są w Maluchu Racer 2. Ja nie wiem, czy ja wam pokazywałem, jak nie, no to mi napiszcie, to jeśli chodzi o zmierzch, to mamy również dwa warianty, ale pokażę wam również tylko jedno okrążenie. Jak nie widzieliście na przykład nocnego miasta wieczorem, jakiegoś tam parkingu to nie proszę się mnie o parking, bo parkingu to ja nie umiem przejść. No ale jeżeli nie widzieliście tych tras, to mi napiszcie, jaką chcecie zobaczyć, to wam jeszcze zrobię taką króciutką taką prezentację, około 10-minutową może. Nie? Czekajcie, gdzie tu trzeba jechać? Czekajcie, bo się zgubiłem. Czekajcie, włączę tą trasę jeszcze raz, bo muszę ogarnąć się, bo muszę wiedzieć, gdzie skręcić, nie? Aha, kod CTS OTY. Okej. W Maluchu dwójce się wpisuje kod Grynio, a tu się wpisuje CETSOK. Jestem z wami z powrotem. Musimy nagrać ten cały... A, czy ciszę, troszkę dźwięk. Musimy nagrać ten cały zmierzch jeszcze raz, bo się prawdopodobnie mi OBS skraszował, bo nie mogłem zatrzymać nagrywania. No trudno. Ustawię też tylko jedno okrążenie, a znowu CETSOK, nie? O, CETSOK. Mówię, przydałby mi się zmierzch, bo centrum i centrum. No, zmierzch. Teraz sobie przejdziemy, bo już nagrałem tam trasę o nazwie Zwierdza i nagrałem tam trasę o nazwie Polana. Więc przejedziemy sobie teraz zmierzch. I tylko jedno okrążenie i jeden wariant. I standardowy samochód. Nie wiem dlaczego, ale skraszował mi się OBS. No, dlatego mi się... No. Jedno okrążenie tylko, także krótko będzie, także spoko. No, oczywiście ktoś mnie tu pcha od dołu. Od R. Żeby przywrócić mnie na drogę. A jak nie pójdzie, jak mi się przydałaby się tutaj strzałka, taka zielona, nie? Jak w Maluchu jedynce jest w Polsku. Jakby się znowu skraszowało, jak poprzednio, to zrobię takie podziękowanie tylko i takie pożegnanie dorobię tylko i koniec. Tu? Tak, tu, na tą żółtą drogę bezczystą. Okej. W porządku. Ale mamy efekt soczewkowy na tej trasie. Czy takie kółeczka na kamerze. To się nazywa efekt soczewkowy. I teraz gdzie? Bo strzałki nie ma. No właśnie. W lewo, w prawo, nie w lewo. Bo nie ma strzałki. Ja pamiętam zawsze, że tu się myliłem. O, tu. I zawsze skręcałem w lewo i tam jest ślepa uliczka. No ale tak jest, nie? W porządku.
ten materiał należy potraktować bardzo na luzie. On jest w ogóle bez przygotowania, bez żadnego montażu, bez żadnego schematu. Także w ogóle traktujcie to bardzo na luzie, nie? Ja też to tak traktuję. Dzisiaj też ta pogoda, ogólnie ostatnia pogoda jest nie zmienna bardzo. W nocy mróz, jak nie wiem, przynajmniej u mnie, nie? Po nas jeszcze ma być zimniej. Śnieg, o, znowu się po ulicka. To jest najgorsze w tej trasie, w tym wariancie, bo trzeba tutaj skupić się i tutaj skręcić w prawo. O. To jest takie niezbyt oczywiste, no ale tak jest, nie? Znowu efekt setowski. O, punkt kontrolny, zalecony. Ogólnie, co ja myślę na temat gry Trawi Racer w stosunku do Maruch Racer 2? Maruch Racer 2 i Trawi Racer 2 wykorzystują te same biblioteki. Więc tak, to jedno. Ale Trawi Racer jest lepszy niż Maruch Racer 2. Koniec trasy. My będziemy kończyć nagrywanie. Dlatego przechodzę do podsumowania. Trawi Racer jest lepszy, ponieważ mamy lepiej zaprojektowane trasy, mamy lepiej zrobioną menu, moim zdaniem bardziej profesjonalnie. Muzyka jest Maruchu Racer 2 i Trawi Racer 2 taka sama. Nie ma żadnej polskiej klubówki jak Hyper Evers czy East Clubbers, tylko po prostu na zlecenie Play Publishing została ona stworzona, no ale jest jaka jest, taka sama jak w Maruchu, nie? W Trawi Racer jest muzyka identyczna jak w Maruchu dwójce. No ale jakbym miał jedną wybrać grę, Trawi Racer i Maruch Racer 2, to którą bym wybrał? Wybrałbym Trawiego chyba. No rzecz gustu, nie? A teraz wyszliśmy na pulpit, nie? I będziemy się żegnać. Dobra, jestem z wami już na pulpicie systemu Windows i będę się z wami żegnał. Jeśli chodzi o jakieś tam patrzę czy coś do tej gry, to sprawdzałem, nie ma żadnych dodatków, nic. Jak w przypadku Polka i Marucha 1, nie? To do Marucha Racer 2 i do Trawiego i tak dalej, to nie ma patrzy dodających nowych samochody trasy, nie? Więc filmików z już nowych serii gry mojego dzieciństwa nie planuję. Gdzieś wyczytałem, że Play Publishing miał jeszcze w ofercie grę, która się nazywa Italian Championships. W zasadzie dwie gry, ale tych gier nie mam. Italian Championships, czyli wyścigi światów, mam 600, czyli 600 i Cinque Cento, czyli 500, oraz mamy jeszcze grę czeski rajd, czyli wyścigi Skody, ale ja tych gier nie mam, więc filmu nie będzie, nie? A filmy na temat Warszawki, Maruchary, serii jedynki, dwójki, syrenki i były jeszcze na temat, no właśnie, Warszawki, Maruchary, serii jedynki, dwójki i syreny, nie? Zrobione są, nie? Znajdziecie sobie na kanale. Także tyle co macie. Żegnam się z wami z tym, gdy był Dawid Spikła. Premiera tego filmu, jak zdążę, to jeszcze będzie dzisiaj, czyli w sobotę 4 stycznia, jak nie zdążę, to 5 stycznia, niedziela. Nie? Także żegnam się z wami. Do zobaczenia. Cześć.